Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przygotujemy risotto z brokułem. Będzie potrzebny jeden brokuł, dwa ząbki czosnku, jedna cebula, cztery sery z brokułami, knora, natka pietruszki, śmietana 18, ser pleśniowy, olej do smażenia, ryż oraz litr bulionu warzywnego. Brokuł myjemy i kroimy na dzwonki. Brokuł wkładamy do osolonej wody i gotujemy na wolnym ogniu aż do miękkości. Cebulę i czosnek kroimy w kostkę i smażymy na oleju. Do posmażonej cebuli z czosnkiem dodajemy ryż, a stanie się lekko szklisty, a następnie dolejemy 1/3 bulionu. Dolewamy 1/3 bulionu i czekamy, aż większość się wchłonie w ryż. Teraz możemy przygotować fix 4 sery z brokułami. Do tego będzie potrzebne 1/3 litra bulionu, do którego wsypujemy fix 4 sery. Dokładnie mieszamy. I do tego musimy dodać śmietankę w ilości około pół szklanki, czyli jakieś 100-110 ml. I znowu dokładnie mieszamy. Gdy bulion się wchłonął w ryż, możemy dodać resztę, czyli 1/3 litra bulionu. I tak gotujemy. Ryż będzie półtwardy. W czasie możemy pokroić ser pleśniowy w kostkę. Ryż jest półtwardy. Możemy dodać wcześniej przygotowany sos z fixa, pokrojony ser oraz natkę pietruszki.